Przerwie Fundacja Aktywnego Rozwoju wróciła. Tym razem wróciliśmy do Warlubia z ekoaktywnymi. To edycja poprzednioroczna, czyli 2021, ale nie zwalniamy tempa. Zadowolone dzieci, zadowoleni nauczyciele, gmina również zadowolona. Działo się edukacja ekologiczna razem z aktywnością sportową. Coś, co najbardziej lubimy. Przyznam się szczerze, po raz pierwszy słyszę, widzę, oglądam tego typu imprezę. Kapitalny pomysł, żeby właśnie zaczynać od tych najmłodszych. Z jednej strony pamiętać o ekologii, ale z drugiej też strony pamiętać o rozwoju ruchowym. Bo my starsi to bardzo często zapominamy. Nawet segregować te śmieci, a tak samo coraz mniej się ruszamy. Zaczynajmy od tego młodego pokolenia. I naprawdę wielkie słowa uznania dla pomysłodawców, dla fundacji, no i dla tych, którzy wspierają tego typu inicjatywy, również finansowo. Dzisiejsze wydarzenie po prostu jest rewelacyjne. Połączyło nam się oczywiście również z Dniem Kobiet fantastycznym, ale też i otwarciem hali widowiskowo-sportowej, którą mamy tutaj w Warlubiu, otwartą raptem od 6 dni. Więc lepszego wydarzenia na otwarcie nie mogliśmy sobie wymarzyć. Wszyscy byli bardzo aktywni, od nauczycieli po wszystkie dzieci z całej gminy. Zabawa przednia, jest to wspaniałe połączenie ekologii z aktywnością fizyczną, której nam wszystkim bardzo brakuje. Także świetna inicjatywa, zawsze są drzwi otwarte w Warlubiu dla Was i bardzo się cieszymy, że do nas zechcieliście przyjechać. Brązowy to bio. Żółty to plastik. Niebieski to papier. Zielone to szkło. Dzisiejszy dzień zorganizowany tutaj dla dzieci był bardzo fajny, bardzo pomysłowe konkurencje, było ich bardzo dużo. Widać zresztą po naszych dzieciakach, że one są po prostu zachwycone i taka nauka przez doświadczenie na pewno jest o wiele cenniejsza niż z książek i z zeszytów, uważam.